Cześć, witam się z Wami na kanale Bój do Beauty i zapraszam Was dzisiaj na film, o który same prosiłyście. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to się stało, że jestem teraz tutaj, jestem kosmetologiem, a dodam jako disclaimer, że to wcale nie była moja ścieżka zawodowa, taka wiecie, ustalona od momentu, kiedy poszłam na studia, ponieważ moje pierwsze studia to nie była kosmetologia i jeżeli ktoś mnie ogląda pierwszy raz, to ja od razu zaznaczam, że mam skłonności do dygresji i czasem jest tak, że zbaczam z tematu, bo chcę Wam szybko o czymś jeszcze istotnym powiedzieć z mojego punktu widzenia, więc mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie wkurzać, bo prawdopodobnie ten film będzie długi. I postanowiłam, że opowiem Wam o mojej całej ścieżce zawodowej, o wszystkich moich pracach, które po drodze przeszłam, bo wydaje mi się, że każda miała jakiś wpływ na to, że teraz się tutaj znalazłam i to się, wiecie, no to się wszystko po prostu układa w jedną całość i coś z czegoś wynika, więc żeby to nie była taka historia zaczęta od połowy, to może Wam opowiem od początku, jak to u mnie wyglądało. Zacznę może od pierwszej pracy. Moja pierwsza praca to było zbieranie wiśni. Nie, dobra, może pominijmy tej wiśni. W każdym razie ja Wam zawsze lubiłam pracę zarobkową. Powiem szczerze, że nigdy mnie nikt nie musiał zmuszać do tego, żeby pracować i wydaje mi się, że mam to trochę po moim tacie, który też dużo pracował. Teraz też dużo pracuje, mimo że jest na emeryturze. I po prostu nie wyobrażam sobie mojego życia bez pracy. I właśnie chyba dlatego zawsze dążyłam do tego, żeby ta moja praca była dla mnie satysfakcjonująca, no bo jeżeli już coś chcę robić, to chcę, żeby to sprawiało mi przyjemność, żebym codziennie szła do pracy i czuła, że to jest po coś, a nie po to, żeby odbębnić jakieś godziny i cieszę się, że jestem teraz w miejscu, w którym jestem, bo wydaje mi się, że to jest to, ale znając też mój charakter, moje niestwierdzone ADHD, chociaż teraz wszyscy mają ADHD, to uważam, że za kilka lat, a może nawet prędzej, być może będę robiła coś innego. Mam nadzieję, że nie. Chociaż kto wie, albo będzie to coś związanego właśnie z tą branżą, ale może w inny sposób, nie wiem. Ale no widzicie, znowu zbaczam z tematu. Więc moja pierwsza praca, taka już poważniejsza, że byłam faktycznie zatrudniona gdzieś, to była praca w trzeciej klasie liceum bodajże. I ja się zatrudniłam do takiego klubu muzycznego, gdzie początkowo zbierałam, że tak powiem, szkło, więc chodziłam po całym klubie, zbierałam szkło po piwach, po drinkach i tak dalej. No to była taka, wiecie, dyskoteka, tak? I ja tam po prostu pracowałam na nocki, piątki, soboty i w momencie, kiedy, wiecie, chodziłam normalnie do szkoły, no to też te piątki, soboty to była praca, więc już wtedy, jakby w trzeciej liceum, już miałam takie pieniążki swoje na własne wydatki, na jakieś takie głupotki, pierdoły. I cały czas, wiecie, pracowałam w te piątki, soboty, ale niestety w tej pracy zaczęło się trochę dziać źle, bo jak możecie się domyślić, praca, aha, bo Wam nie powiedziałam, że ja później jeszcze byłam kelnerką i barmanką i tam pracowałam około 3 lat i później ta praca, po pierwsze stała się już dla mnie trochę męcząca, te zarywanie nocek, a po drugie w tym klubie zaczęło jakby się trochę gorzej dziać. Nie wiem, tak jak się zatrudniałam, to dużo ludzi przychodziło, a jak już pracowałam ten ostatni rok, to tam się zaczęło trochę psuć, w sensie przychodziło coraz mniej ludzi, a jak możecie się domyślić, zarobki barmana czy kelnerki głównie zależą od napiwków, bo pamiętam, że jak byłam tam zatrudniana, no to dostałam stawkę 7,50 na godzinę, 8 zł. Więc jak tam spędzałam czasami po 10-12 godzin, no to wiecie, to by było 80 zł za nockę nieprzespaną, nie? I to jeszcze naprawdę dużo, dużo pracy takiej ciężkiej, w sensie, no wiecie, że się niełatwo pracuje po prostu z pijanymi ludźmi. I no to była moim zdaniem ciężka praca, ale też dużo mnie nauczyła. Dużo taka praca mnie nauczyła kontaktu z ludźmi, szacunku do ludzi, którzy pracują w gastronomii. Pewnie jak pracowaliście w gastronomii, to wiecie, o co chodzi, nie? Więc uważam, że ta praca była dla mnie w jakiś sposób cenna i też nauczyłam się chyba szanować pieniądz, chociaż, tak jak mówiłam, praca w takim miejscu zależy głównie od napiwków, a te napiwki naprawdę potrafiły być bardzo wysokie. One zdecydowanie przewyższały to, co było, wiecie, w umowie zapisane, więc jak zaczęło się gorzej trochę dziać w tym klubie,
No to ja stwierdziłam, że trzeba coś robić, nie? Że trzeba coś więcej zacząć robić, no bo przyzwyczaiłam się do pewnego standardu zarobków i nagle po prostu te napiwki zaczęły się zmniejszać. Więc będąc już wtedy na studiach, zaraz Wam powiem jakich, zaczęłam szukać sobie czegoś innego i stwierdziłam, że zacznę robić paznokcie. I wrócę teraz do tego, na jakie studia tak naprawdę poszłam. Więc te studia to były w przedsiębiorczość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. I to był kierunek, który wybrałam tak trochę z braku laku, wiecie co? I też nie chcę teraz mówić źle, czy w jakiś sposób sugerować, ale często tak jest, że my w tym wieku nie wiemy, co chcemy robić i idziemy na te studia, dlatego że wszyscy idą, dlatego że koleżanka poszła, co teraz naprawdę mi się wydaje, totalnie głupie, żeby iść gdzieś na studia, bo ktoś tam poszedł. Chociaż ja akurat na te studia nie poszłam z żadną koleżanką, właściwie nikt nie poszedł na te studia ze mną, a na pewno nie na ten kierunek. I poszłam na właśnie ten Uniwersytet Ekonomiczny. Trochę za namową może rodziców. Moim rodzicom wydawało się, że wiecie, praca taka spokojna w jakichś finansach, w jakimś biurze rachunkowym, jakaś księgowa, to będzie taka spokojna praca, gdzie faktycznie będę mogła mieć stabilne zatrudnienie, stabilne zarobki, później wiecie, stabilna emerytura i takie poukładane życie, takie od A do Z, takie jak moi rodzice mieli. No tylko, że ja nie chciałam za bardzo tak żyć. Teraz już to wiem, że nie wyobrażam sobie takiej pracy etatowej, że ktoś mi mówi, że ja muszę na jakąś godzinę wstać, muszę być w pracy, muszę odbębnić swoje 8 godzin. Ja wiem, że nie zawsze praca na etat tak wygląda, że trzeba odbębniać te faktycznie 8 godzin. Ja mówię tutaj właśnie o takim przesiadywaniu w pracy, dlatego że trzeba to zrobić, nie? Mimo że zrobicie swoją robotę, to musicie jeszcze doczekać do tej 16. Więc ja wiedziałam, że tak nie chcę, żeby wyglądało moje życie. Poza tym, no ja Wam powiem szczerze, że te studia to była dla mnie naprawdę męka. Ja, jeżeli chodzi o matematykę, nigdy nie miałam problemów, wręcz naprawdę lubiłam ten przedmiot, ale na studiach się to troszkę pozmieniało, bo no wiadomo, że już tak mnie rodzice też nie pilnowali, bo ja już wtedy się wyprowadziłam do mojego teraz już męża, jak miałam 19 lat, to się wyprowadziłam. No i zaczęło się takie, wiecie, życie trochę, bardziej żyłam tym naszym związkiem niż studiami i też chyba nie miałam za bardzo czasu na to, żeby się, nie miałam czasu, chociaż wtedy miałam ogrom czasu, ale nie miałam czasu na to, żeby tak się skupić faktycznie na tej nauce i zaczęłam sobie robić trochę zaległości i przez te moje zaległości, czasami się nie pojawianie na jakichś zajęciach, no niestety zaczęłam trochę nie ogarniać, nie? Zaczęłam się trochę gubić w tym wszystkim i te całe rachunkowości, te ekonometrie, te statystyki naprawdę były bardzo dla mnie trudnymi przedmiotami. Pamiętam do tej pory, że właśnie jak dziś, że makroekonomię jeszcze poprawiałam w tym takim, nie wiem jak to było, w tym terminie chyba wrześniowym i pamiętam, że w wakacje w Turcji, które spędzaliśmy z mężem, to każdy wieczór ja się uczyłam do tej makroekonomii, nie? Na pamięć po prostu tam 50 pytań było do nauczenia. Więc te studia były naprawdę dla mnie takie dosyć obciążające. Ja na tych studiach też właściwie nie poznałam żadnej takiej przyjaciółki, nie mam za bardzo kontaktu z ludźmi, których poznałam na uczelni. Wynika to pewnie z tego, że ja akurat weszłam w związek z Igorem, moim teraz mężem już, i po prostu bardzo się skupiłam na tym związku i przypuszczam, że dlatego też właśnie no nie poznałam nikogo takiego fajnego, bo sobie na to nie pozwoliłam. Ja po każdych zajęciach, po wykładach, no nie zostawałam, tylko wracałam do domu, żeby być wtedy z Igorem, nie? Także żyłam tym związkiem, nie żyłam totalnie studiami, nie chodziłam na jakieś imprezy, więc też nie integrowałam się z tymi ludźmi. I być może dlatego właśnie nie poznałam nikogoś fajnego. Miałam tam jakieś koleżanki, ale to było, wiecie, takie zrobić projekt i do widzenia, nie? Zrobić projekt razem, tutaj to jakaś prezentacja razem i tyle. Z naszej, to właściwie były po prostu prace w grupie, tak? I jak sobie teraz tak pomyślę o tych studiach i o tych 5 latach, które tam spędziłam, to ja chyba oprócz tego, że powinnam dostać dyplom magistra czy tam czegokolwiek, to powinnam po prostu dostać medal, nie? Albo order, że ja tam wytrzymałam 5 lat. Wytrzymałam tam dlatego, że mam taki trochę charakter, że jak coś zacznę, to choćby skały srały, to muszę skończyć, chociaż teraz już mniej. Teraz już raczej jestem taka, że jak coś mnie zaczyna nudzić, nie widzę w tym sensu, to coś zmieniam, staram się coś zmieniać i uważam, że teraz moje podejście jest lepsze, bo nie tkwię zbyt długo w tym, co mi po prostu nie służy. Ale wracając jeszcze do tych studiów, bo wcześniej powiedziałam, że już na studiach
zaczęłam robić paznokcie. Więc to był trzeci rok na moich studiach. Ja jeszcze później przez te dwa lata na studiach pracowałam właśnie w tym klubie muzycznym cały czas, ale właśnie na tym trzecim roku na licencjacie stwierdziłam, że w tym klubie się źle dzieje, trzeba sobie szukać dodatkowego zarobku, bo już byłam też przyzwyczajona do pewnego standardu, że miałam jakieś tam swoje kieszonkowe, tak? No i też zaczęłam już mieszkać wtedy z moim Igorem, więc no chciałam mieć jakieś pieniądze dla siebie, nie chciałam być taką typową, wiecie, utrzymanką, więc zależało mi zawsze na tym, żeby po prostu mieć te swoje pieniądze. Wydaje mi się, że to jest oczywiste. I tak sobie w pewnym momencie, ja pamiętam to jak dzisiaj, że tam czekaliśmy na jakieś zajęcia chyba właśnie z finansów i rachunkowości, z rachunkowości, i ja sobie tak pomyślałam, kurde, a jakby tak zacząć robić paznokcie? I ja mam takie coś też w sobie, że jak sobie o czymś pomyślę i mnie to tak zafascynuje, to ja muszę mieć to już teraz, natychmiast. I pamiętam do tej pory, i pamiętam jak dziś, że właśnie na tych zajęciach rachunkowości zaczęłam już czytać sobie o tym, co trzeba zamówić, żeby zacząć robić paznokcie. I to był taki czas, że wtedy właśnie były takie popularne jakieś zestawy z Neonail chyba, albo jakieś takie różne inne z innych firm, już teraz mi się nie przypomni jakie. Natomiast później doczytałam, że te zestawy są takie, wiecie, bez sensu, więc zamiast zestawu zamówiłam sobie osobno każdy element tego, co było potrzebne, czyli lampa osobno, jakieś pilniki osobno, lakiery, bazy, topy, kolory i tak dalej. No i później jeszcze sobie sukcesywnie domawiałam jakieś tam ozdoby do paznokci. No i co? Przyszły mi te wszystkie moje rzeczy i zaczęłam kombinować. I pamiętam jak dzisiaj moje pierwsze przedłużanie paznokci na formie. Ja właśnie zaczęłam od tego, że po prostu zaczęłam przedłużać paznokcie na formie i to chyba dobrze, że nie, na przykład nie zaczęłam od hybrydy, bo naprawdę zabrałam się za taki ciężki kaliber. No i może Wam znajdę jakieś zdjęcie, jak te moje pierwsze paznokcie wyglądały, ale one wyglądały naprawdę, naprawdę strasznie. Skórki były całe czerwone, pokrwawione, poobzierane wręcz po prostu do kości. No i te kolory i to, co tam się działo na tych paznokciach. Znaczy to wynikało z tego, że ja miałam każdy inny paznokcie, to wynikało z tego, że ja chciałam sobie popróbować jakieś wzorki, jakieś efekty, tu przykleić jakąś cyrkonię, tu wetrzeć jakiś brokacik, tutaj sobie narysować coś. I przez to, że ja zawsze lubiłam się tak trochę spełniać artystycznie, bardzo lubiłam rysować zawsze, pamiętam, że ołówkiem lubiłam szkicować, czy co tam jeszcze robiłam, akwarele też bardzo lubiłam, zresztą do tej pory czasami to robię. I przez to chyba właśnie, że lubiłam tak się spełniać artystycznie, to mi się spodobało w tych paznokciach, że było coś, gdzie ja robię daną rzecz i widzę jakiś efekt, tak? Całe studia, te liczenie to było dla mnie takie, ok, policzyłam coś mi wyszło, ale właściwie co mi wyszło, po co, to ja nie wiem. I chyba tego mi było trzeba, więc poczułam w tym coś, co będzie mnie rajcować. I robiłam sobie te paznokcie. Słuchajcie, jak ja się coś kręcę, to naprawdę potrafię to robić godzinami. I żeby Was nie skłamać, to ja studiując miałam dosyć sporo czasu, na tym trzecim roku było mniej zajęć. Jak miałam jakiś dzień wolny od uczelni, to ja potrafiłam 10 godzin siedzieć przy paznokciach. I to było tak, że robiłam sobie jedną rękę, przedłużałam, a na drugi dzień tak mi się znowu chciało robić paznokcie, że wszystkie skracałam. Już później sobie kupiłam frezarkę, na początku wszystko robiłam pilnikiem, o Boże. I wszystko sobie ściągałam i robiłam od nowa. No nie chcecie wiedzieć, w jakim stanie były moje paznokcie. Były w bardzo opłakanym stanie, no bo jak sobie je cały czas ściągacie, piłujecie, to one naprawdę źle wyglądają. I przedłużałam od nowa. Przedłużałam od nowa, robiłam wzorek od nowa, kolejnego dnia wstawałam albo kiedy tam miałam czas i robiłam sobie paznokcie na nowo. Nawet pamiętam, że sobie Instagrama otworzyłam właśnie, Nails coś tam, Aleksandra Szwedowska, bo tak jeszcze miałam wtedy na nazwisko. I mam nadzieję, że to konto już na Instagramie teraz jest nieaktywne i nie będziecie mogli zobaczyć tych pięknych prac. A może jest aktywne, nie wiem, możecie się pośmiać. W każdym razie, no, to mnie bardzo zainteresowało, ale przez to, że właśnie studiowałam na tej uczelni, no to poznałam taką osobę, która miała koleżankę, która z kolei właśnie robiła paznokcie. Była gdzieś tam zatrudniona w salonie, w tym właśnie, w którym teraz jestem. I oni poszukiwali do pracy stylistki paznokci. Właśnie tam te dwie osoby pracowały wcześniej razem,
właścicielka i pracownica, ale za to, przez to, że się przeniosły do nowego miejsca, miały wolne miejsce, żeby ktoś jeszcze mógł z nimi pracować, to szukały kogoś. No i ta koleżanka z uczelni widziała, że ja coś tam robię, bo cały czas gdzieś tam wrzucałam na relacje te moje pazury obrzydliwe, schodzące w dół, takie po prostu, oh my god, krogulce. I ona powiedziała, czy nie chciałabym przyjść do nich, do salonu, do pracy. Ja mówię, Jezu, gdzie tam ja na salony, tym bardziej, że ja, słuchajcie, w domu nie przyjmowałam żadnych klientek. Ja cały czas się czułam, że to jeszcze nie jest to. No nie czułam się z tym dobrze, ale ja mam tak, że ja się często dużo, właśnie ja się boję, ale działam. Tego się nauczyłam, że ja się zawsze boję nowych rzeczy, ale pomimo tego, muszę przebudzić i działam. Ja wiem, że może dla Was się to teraz wydawać, że co tam paznokcie, poszło na rozmowę o paznokcie, ale jak ja miałam te 21 lat, to naprawdę mi się wydawało, że ta praca to jest, kurde, no gdzie ja będę pracować z klientkami, gdzie wcześniej robiłam sobie, tylko sobie paznokcie. No i poszłam na rozmowę i tam dziewczyny poprosiły, żebym zrobiła przedłużenie jednego paznokcia. I wydaje mi się, że dziewczyny były zadowolone z tej mojej pracy. Zresztą do tej pory Ania mówi, że która ze mną teraz pracuje też, że jakby poczułyśmy wspólny vibe. I tak wiecie, jako osoby i jako to, że ja te paznokcie faktycznie potrafiłam zrobić, potrafiłam je dobrze przedłużyć. No i co? Tak chodziłam, wiecie, po tym salonie, Ania mi tam właśnie później pokazywała, w jakim miejscu będę pracować i ja sobie tak wtedy pomyślałam, wow, to jest miejsce, w którym ja chcę pracować. Mi zawsze imponowało to gdzieś, jak chodziłam do jakiejś takiej, do kosmetyczki na brwi i widziałam te panie, wtedy, nie wiem, kosmetyczki, może kosmetologów w tych białych fartuszkach, takie ładne panie uczesane, zrobione paznokcie i mi to zawsze imponowało jako jeszcze wtedy dziecku, że te panie są takie ładne, zadbane i tak tutaj robią takie pachnące rzeczy, kremiki, jakieś paznokcie i ja tak bardzo chciałam. I ja teraz sobie to przypominam, że ja naprawdę bardzo chciałam kiedyś coś takiego robić. Ja pamiętam, że nawet tatę kiedyś tam smarowałam kremami. Moja mama mi to wspomina, że ja zawsze tatę gdzieś tam po tych włosach na brzuchu smarowałam tymi kremami Nivea, wcierałam to wszystko, że ja lubiłam takie rzeczy robić zawsze. I ja teraz, dopiero teraz to do mnie dochodzi, że faktycznie to mnie zawsze fascynowało, a nie jakieś tam liczenie delty, nie? Tyle pamiętam właściwie, czy tam jakieś, nie wiem, nie, nawet nie pamiętam. I wtedy sobie pomyślałam, jak wchodziłam po ten salon, że wow, że ja tu będę pracować, że ja tu będę przychodzić do pracy i to będzie, no nie wiem, dla mnie to było wtedy takie spełnienie marzeń, wiecie co? Że teraz wtedy sobie tak pomyślałam, że to jest to. No i co? Zaczęłam pracować z klientkami, jeszcze tam dziewczyny mnie trochę doszkoliły, powiedziały też, żebym w domu jeszcze postarała się komuś przedłużyć paznokcie, no za bardzo nie miałam komu, więc mężowi zrobiłam, pamiętam wtedy przedłużane paznokcie. Mój mąż jest naprawdę najlepszy, że on się na to zgodził. I co? Zaczęłam pracować. Na tych studiach było tak, że byłam 2-3 dni na uczelni, więc miałam dużo czasu i pamiętam, że jak się tutaj zatrudniłam, to pracowałam na pełen etat. Ja studiowałam dziennie i teraz sobie pomyślę, że Boże, to naprawdę sobie dużo dałam na głowę, bo pracowałam 3 dni po 12 godzin, czyli 36 godzin, plus sobota 4 godziny, 40 godzin, tak żeby wyrobić ten etat, tak? 40 godzin w tygodniu. I pamiętam, że naprawdę ta praca sprawiała mi dużo przyjemności. Jak zaczęłam jeszcze lepiej robić te paznokcie, to naprawdę to było dla mnie takie fajne, nie? Że robię coś, widzę efekt, jest ładnie, klientki są zadowolone. Co prawda na początku te paznokcie nie były idealne, gdzieś tam mi żel czasami spływał, czasem mi się coś nie utwardziło, no czasem coś zeszło, wiecie, no są różne przypadki. Wtedy też jeszcze były takie lampy, nie wiem, czy jakie wtedy były te lampy, ale były takie gorsze, że naprawdę trzeba było te 3 minuty trzymać paznokcie pod tą lampą, bo inaczej by się no, nie utwardziły. I zaczęło mi to sprawiać duże przyjemności, ale w pewnym momencie, to tak może po 2 latach, stwierdziłam, że chcę coś dalej działać, że chcę robić coś więcej. No i zaczęłam robić brwi moim klientkom. W sensie, wiecie, zwykła henna, zwykła jakaś henna rzęs. I to już było coś, co trochę urozmaiciło moją pracę, więc bardzo byłam zadowolona, że mogłam coś nowego robić. I jak to ja stwierdziłam, że trzeba troszeczkę iść dalej. Więc wtedy pomyślałam sobie, i to był wtedy też taki właśnie boom na makijaże, i pomyślałam sobie, że chciałabym się kształcić teraz w tym kierunku, szkolić w tym kierunku.
i zaczęłam sobie szukać jakiegoś miejsca, gdzie mogłabym iść na szkolenie. Ja jestem ze Śląska, więc poszłam do takiej szkoły makijażu. Roczna szkoła to była chyba wtedy, albo taka, no nie, to nie była roczna. To było 10 zjazdów co weekend w niedzielę. I tam się w 10 osób spotykaliśmy i po prostu malowałyśmy się nawzajem. I każde zajęcia wyglądały tak, że dobierałyśmy się w pary i po prostu każda z nas sobie robiła nawzajem makijaż. Ja nie wiem, jakiś makijaż dzienny, tu makijaż Cat Cris wtedy był bardzo popularny, tutaj makijaż francuski, tu makijaż wieczorowy. I przez 10 zjazdów, przez 10 niedzieli właśnie się spotykałyśmy i się szkoliłyśmy z tego. To się nazywało PR Beauty, jeżeli byście chciały teraz wiedzieć, w Katowicach. Ja jestem zadowolona z tego. Pamiętam, że poznałam bardzo dużo osób, z niektórymi osobami mam do tej pory kontakt. Właściwie nawet jedna osoba teraz cały czas do mnie przychodzi na zabiegi, więc naprawdę uważam, że to był fajny czas. I mi się to bardzo spodobało, te robienie makijaży, pamiętam, bo znowu było coś takiego artystycznego, gdzie mogę się troszeczkę wyżyć. No i co? Zaczęłam pracować w soboty z makijażami, a w tygodniu dalej robiłam paznokcie, dalej też studiowałam dziennie. Zaczęłam robić te makijaże i przez to, że byłam właśnie zatrudniona przez Anię, no to też ona kupowała wszystkie kosmetyki, one były, pamiętam, wtedy bardzo drogie. Zresztą do tej pory są bardzo drogie, natomiast no, jeżeli chciało się pracować na czymś lepszym, no to trzeba było zainwestować. Wtedy dla mnie taka inwestycja, nie wiem, 1500, właściwie nie dla mnie, tylko dla mojego pracodawcy, no mi się wydawało, że to jest sporo pieniędzy i tak faktycznie było, tak? Te makijaże wtedy kosztowały, nie wiem, 100 zł i umówiłyśmy się z Anią, że po prostu będziemy się dzielić na pół, tak? Ona kupuje kosmetyki, ja pracuję w salonie i to, co z makijaży, to po prostu dzielimy się na pół i to mi się wydawało takie być fair. Przynajmniej teraz tak sobie pomyślę z mojej strony, nie wiem, mam nadzieję, że dla Ani też, jeżeli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. I robiłam te makijaże, dojeżdżałam do klientek w soboty, robiłam jakieś tam ślubne makijaże, jakieś dzienne. Jak sobie teraz tak przypomnę te moje pierwsze makijaże, to też znowu, wiecie, no tak ciarki żenady mnie czasami przychodzą. No ale z czasem, jak nabywałam doświadczenia, później wybrałam się jeszcze na 2 szkolenia. Pamiętam, że w artystycznej alternatywie chyba byłam też w Krakowie. Później jeszcze było takiej Ewy Bernaś, byłam tutaj po sąsiedzku w Chorzowie. I cały czas te makijaże gdzieś tam cisnęłam, no ale sobie tak pomyślałam, no okej, lubię to robić te makijaże, ale to jest właściwie praca taka weekendowa. Znaczy teraz już wiem, że można w inny sposób pracować, można też w tygodniu pracować, można robić jakieś szkolenia, ale ja chyba na tyle się nie wkręciłam w te makijaże, żeby faktycznie tak w to, wiecie, iść, żeby się jeszcze więcej szkolić, żeby samemu kiedyś zacząć szkolić, bo tak mi się wydaje, że jeżeli się jest makijażystką, no to w pewnym momencie dobrze by było zacząć te szkolenia, jeżeli chcemy zarabiać trochę więcej. Ale może się mylę, możecie mnie wyprowadzić z błędu. Jeżeli jesteście osobami, które pracują z makijażami i robicie to też w tygodniu, no to dajcie koniecznie znać. No i jak to ja? Znowu coś mi się odwidziało. I te makijaże, te dojazdy, te wczesne wstawanie rano o 5 w sobotę, takie, wiecie, poświęcanie weekendów na makijaże, to znowu nie było to. Ja malowałam może ze 2 lata, tak, ze 2 lata. Do tej pory właściwie do mnie klientki jeszcze piszą, czy jeszcze maluję, ale już nie, już nawet wszystkie kosmetyki oddałam ostatnio teściowej i już, nie, już tego nie robię. I stwierdziłam, że trzeba coś nowego. Że jak tego słuchacie, to pewnie pomyślicie, no nie, no co za baba, skacze po prostu z kwiatka na kwiatek, nie? No ale ja cały czas szukałam swojej drogi, to chyba tylko pokazuje to, że to nie jest tak, że nagle odnajdujemy coś, co chcemy robić, tylko po prostu to jest taki etap i właśnie chodzi o to, żeby cały czas próbować. No ale wracając do tematu. Później był boom na makijaże permanentne. No po prostu zaczęły się szkolenia z makijaży permanentnych. Wszyscy zaczęli robić te, wiecie, brwi, pieczątki, jak teraz sobie pomyślę. Mój pracodawca, Ania, tak mówię, mój pracodawca, moja szefowa wtedy, już wcześniej robiła makijaże permanentne i chyba to mnie trochę tak zachęciło, żeby może iść w tym kierunku. Ja pamiętam, że trochę się wtedy stresowałam powiedzieć Ani, wiesz co, Ania, zapisałam się na szkolenie z makijażu permanentnego, bo nie chciałam, żeby ona mnie uważała za taką swoją konkurencję. No ale ona powiedziała, okej, no to idź, szkol się i ciśniemy z tym. No i zapisałam się na to pierwsze szkolenie z makijażu permanentnego. Pamiętam, że jechałam wtedy tam 3 godziny chyba na to szkolenie. To było takie 2-dniowe szkolenie. Ale źle wybrałam, bo jako osoba początkująca powinnam na pierwsze szkolenie wybrać sobie takie szkolenie 1 na 1, a nie szkolenie w grupie. Znaczy to były 3 osoby, tak? Byłyśmy w 3, nie, w 4, przepraszam.
I jak na pierwsze szkolenie uważam, że to było złe, bo niestety te osoby, które to prowadziły, no nie były w stanie się skupić na nas, tak wiecie, żeby cały czas kontrolowały naszą pracę. I pamiętam, że to szkolenie mnie tak napełniło taką motywacją do pracy, ale jak sobie dzisiaj patrzę na te prace moje, które wykonałam na tych modelkach, to uważam, że to nie były dobre prace. Mam nadzieję, że te makijaże permanentne już zeszły tym osobom i że już nie pamiętają tego. Chyba też pracowałyśmy wtedy na takich pigmentach, które raczej zeszły, jeśli już, to raczej poszły w jakiś łosoś, a na pewno nie w niebieskości i w zielenie, bo też nie były to takie, no właśnie, tak jak mówiłam, takie tatuażowe pigmenty. A ja też chyba miałam trochę ciężką rękę, jak teraz sobie tak pomyślę. No, przez to właśnie, że ja... No właśnie, dobra, jeszcze nie będę o tym mówić. I wtedy pamiętam, że byłam bardzo zmotywowana do pracy. Przyjechałam i wiecie, już od razu dup, promocja. Brwi za 350 zł, nie? Czyli już strzał w kolano, no bo jak masz taką niską cenę na początku, no to jest to po pierwsze zastanawiające, po drugie przychodzą zwykle roszczeniowe klientki. Na szczęście takich nie miałam, ale tak może być, więc ostrzegam. A po trzecie ciężko później podnieść cenę. I pamiętam, że moją pierwszą modelką była osoba, która miała ciężkie brwi. W sensie, no, miała taką porowatą skórę, tłustą, była asymetria na brwiach i naprawdę pamiętam, że się namęczyłam. I ten rysunek wstępny trwał chyba z 1,5 godziny, naprawdę nie chcę Was skłamać. Całkowicie makijaż permanentny wykonywałam około 4,5 godziny. Bardzo długo. I nie byłam zadowolona. Znaczy wtedy powiem, nie, czy byłam zadowolona? Nie, nie byłam zadowolona. Widziałam, że nie za bardzo go robiłam. Na szczęście pracowałam na pigmentach Doremę, więc one faktycznie szybko zeszły i tam za dużo nie zostało, ale jakbym pracowała na takich tatuażowych, to Boże, nie. Na szczęście nie. Także to wszystko pokazuje, że każdy z nas, tak mi się wydaje, w tej branży makijażu permanentnego ma takie swoje, że tak powiem, nieładnie trupy w szafie, które chciałby gdzieś daleko ukryć, żeby już to nigdy nie wyszło na światło dzienne. Ale później te klientki, którym robiłam te pierwsze makijaże permanentne, wracały do mnie na szczęście na jakieś zabiegi i już widziałam, że tam nic nie zostawało, więc byłam szczęśliwa. No i co? Robiłam te makijaże permanentne, nie za dużo ich zrobiłam, też się jakoś super nie potrafiłam promować. Chyba przez to też, że nie czułam się w tym zapewnie, to też jakoś tak nie cisnęłam na te makijaże. Robiłam taki makijaż permanentny może 2 razy w tygodniu, może raz w tygodniu, a poza tym w ogóle nie ćwiczyłam na skórkach. Nie ćwiczyłam na skórkach, bo po prostu też właśnie nie miałam na to czasu, żeby się na tym skupić, bo w międzyczasie robiłam cały czas paznokcie, 40 godzin w tygodniu, a te makijaże permanentne robiłam tylko w sobotę. Więc naprawdę brakowało mi tego czasu i oprócz tego, no oczywiście jeszcze studia, tak? Ja pamiętam, że chyba wtedy się nawet broniłam, więc naprawdę, no nie miałam czasu jeszcze wtedy. Ślub brałam na trzecim roku studiów, naprawdę, nie miałam czasu na to. I chyba przez to, że się temu nie poświęciłam na 100%, to ja w tych makijażach permanentnych nigdy nie byłam jakaś super wybitna. Więc jeżeli coś zaczynacie robić i chcecie być w tym naprawdę dobrym, to chyba dobrze by było się skupić na tej jednej rzeczy. No bo wtedy, w pewnym momencie ja robiłam i paznokcie, i makijaż permanentny, no i jeszcze makijaże, tak? Więc no siłą rzeczy, jak to się od wszystkiego, to jest do niczego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że już nie da się po prostu być w czymś dobrym, kiedy się temu nie poświęcamy na chociażby 80%, już nie mówię na 100%. A największym błędem było to, że po prostu nie ćwiczyłam na skórkach i przez to miałam właśnie ciężką rękę. I tak im więcej sobie tych makijaży robiłam, tym bardziej stwierdzałam, że to nie jest to, ale wtedy powiedziałam sobie, dobra, daję sobie jeszcze jedną szansę, wybiorę się jeszcze na jedno szkolenie. No i poszłam na to jedno szkolenie jeszcze i faktycznie te moje prace, moje makijaże permanentne weszły trochę na wyższy poziom, ja się znowu poczułam pewniej, znowu zaczęłam robić tego więcej, ale mam wrażenie, że znowu później to jakoś tak wygasło. Nie wiem, chyba przez to, że ja też nigdy nie umiałam jakoś tak się dobrze wypromować, dobrze sprzedać. Cały czas czułam się w tym niepewnie, nie uważałam, że robię jakąś fajną robotę, i przez to też nie potrafiłam się sprzedać. No bo wiecie co, mi się wydaje, że to osoby, które do Was przychodzą, czy klientki potencjalne, trochę to czują, czy wy się w tym pewnie czujecie, bo jeżeli jesteście w czymś dobre i się w tym jeszcze pewnie czujecie, to potraficie się sprzedać, bo wiecie jakby co
wiecie, co chcecie sprzedać, wiecie, że jesteście za to pewne. I ja paznokcie robiłam, uważam, bardzo dobrze. I to jakby no, nawet nie potrzebowało reklamy, tak? To szło pocztą pantoflową. A te makijaże permanentne najwyraźniej nie szły mi za dobrze, to szczerze przyznaję, tak mi się przynajmniej wydaje. No, tak było, no. I te makijaże permanentne nie szły pocztą pantoflową. W sensie, że nie, żadna koleżanka tam się później dalej nie polecała, więc no, dla mnie to było oczywiste. Nie kryję się z tym. Ale nie trzeba być przede wszystkim jakimś tam wybitnym, nie? I później przyszła moda na laminację brwi i jakieś laminacje rzęs. I ja pamiętam, że się wybrałam na szkolenie właśnie z laminacji brwi i henna pudrowa. I pamiętam, że to mi zaczęło bardzo fajnie wychodzić. Do tej pory bardzo lubię hennę pudrową robić. Wydaje mi się, że potrafię nieźle to zrobić. I tutaj faktycznie te klientki często wracały. I im więcej tej henny pudrowej robiłam, tym bardziej sobie pomyślałam, że kurde, czy ja wiem, czy ja chcę komuś robić te moje pieczątki, te moje mocne makijaże permanentne. Tak jak mówiłam, na szczęście pracowałam na takich lightowych pigmentach, więc one tam nie zostawiały na śladu na lata. I nie cisnęłam już ten makijaż permanentny, nie zaczęłam robić ust permanentnych, nie zaczęłam robić kresek. Powoli, powoli to się zaczęło wygaszać. I na ten moment już czasami ktoś mnie poprosi, żeby zrobić jakąś korektę. Mam takie klientki, które były bardzo z tego makijażu zadowolone i po prostu do tej pory chcą do mnie przychodzić, ale ja zazwyczaj odsyłam do Ani tutaj obok w pokoju, bo ona w tym siedzi i ja już się nie chcę jakby w to bawić, poza tym ja już nie mam tych wszystkich pigmentów, tych wszystkich rzeczy, więc ja już tego no raczej nie robię. Chyba jeszcze zrobię dwa makijaże permanentne i to będzie już koniec, taki już definitywny. I później właśnie z tą hennę pudrową zaczęłam robić, to zaczęłam łączyć dalej z tymi paznokciami i przyszedł moment pandemii. Moment pandemii, który trochę zweryfikował naszą pracę tutaj. Osoba, która wcześniej u nas robiła zabiegi pielęgnacyjne, odeszła i kiedy wróciłyśmy już tutaj po pandemii, to wróciłyśmy już na innych zasadach i nie byłyśmy w żaden sposób zatrudnione, tylko się pamiętam spotkałyśmy i ustaliłyśmy, że każda z nas będzie już teraz pracować na własny rachunek. Każda z nas poszła na samozatrudnienie. I jako, że już odeszła ta osoba, która robiła zabiegi, to ja tak poczułam, że a może ja bym to zaczęła robić, nie? Także wiecie, znowu zaczęłam skakać w kolejny kwiatek. No i skoczyłam w ten kolejny kwiatek i zaczęłam robić zabiegi. Zaczęłam robić zabiegi tak naprawdę bez żadnej większej wiedzy, oprócz tego, co sama gdzieś tam wyczytywałam, bo ja się od zawsze interesowałam kosmetyką, kosmetologią. Uważam, że gdzieś tam składniki kosmetyków, ich działanie nigdy mi nie były obce i w tym się czułam pewnie, jakby w kosmetykach, co do czego, na jaką skórę, ale ja totalnie nie wiedziałam, no ja nawet nie wiedziałam, jaka jest budowa skóry, nie? Jak sobie teraz przypomnę, ile to było lat temu, nawet nie chcę, no kilka grubych lat temu. Ja naprawdę nie wiedziałam, jaka jest budowa skóry, jak skóra może reagować, jak na przykład pracować z trądzikiem różowatym. Ja nie miałam w ogóle o tym pojęcia, ale na szczęście klientki, które do nas przychodziły na paznokcie tutaj, no to były takie starsze panie, które no nie wymagały takich zabiegów na trądzik czy jakieś inne dermatozy, to zwykle były panie, które chciały sobie oczyścić twarz. Więc ja oferowałam takie zabiegi jak oczyszczanie manualne, jakaś kawitacja, bo pamiętam, że kombajn też tutaj był, mikrodermabrazja, jakieś maseczki algowe, jakieś masaże i ja sobie właściwie na tym bazowałam. A jak pozyskiwałam klientki, no to były moje klientki właśnie paznokciowe albo klientki, które przychodziły na brwi. No i zawsze jak te brwi robiłam, to tak troszeczkę gdzieś sugerowałam, co by można było zrobić, delikatnie oczywiście, że można by jakieś oczyszczanie zrobić, że jakiś taki pielęgnacyjny zabieg z maseczką, jakiś nawilżający. I pamiętam, że to mi się tak spodobało, że wiecie, że ja już... Bo jeszcze wspomnę, że ja nie robiłam tego w tygodniu, tylko robiłam to w sobotę, bo no, w tygodniu miałam full kalendarz paznokciami zawalony na 3 miesiące do przodu, więc tylko ta sobota została. Więc tak jak robiłam mniej już makijaży okolicznościowych, tak zaczęłam wplatać właśnie w to te swoje zabiegi pielęgnacyjne.
bez żadnego takiego wykształcenia kierunkowego, nawet nie byłam wtedy po żadnej szkole technicznej, takiej kosmetycznej, nie, nic takiego, po prostu zaczęłam takie zabiegi robić. Ja nie wiem, czy dobrze, że to robiłam, czy źle, no nikomu krzywdy nie zrobiłam, to było raczej takie, wiecie, nałożyć jakiś peeling enzymatyczny, jakieś serum, kremik, no to też krzywdy raczej zrobić nie mogłam, a kawitację czy mikrodermabrazję to po prostu jest raczej prosty zabieg, jak sobie teraz tak pomyślę, i raczej się tym krzywdy nie da zrobić, a czy da się, jeżeli się nie dobierze oczywiście do odpowiedniego rodzaju skóry, na przykład tej mikrodermabrazji, tak? No nie rozrobiłabym mikrodermabrazji przy aktywnym trądziku, ale tak jak mówiłam, miałam takie raczej starsze klientki, które potrzebowały bardziej nawilżenia, ujędrnienia, jakiegoś masażu. I pamiętam, że już robiłam te zabiegi w te soboty, ale tak ubolewałam nad tym, że te zabiegi są takie fajne, że ja bym tak chciała to robić cały czas. No nie ukrywajmy, no była to na pewno lżejsza praca niż siedzenie w tym pyle paznokciowym. My pamiętam, też wtedy nie miałyśmy pochłaniaczy pyłu i naprawdę no, ja te paznokcie po prostu miałam wszędzie, ten pył na włosach, jak wracałam z pracy, na ubraniach, rzęsy całe obsypane tym pyłem do paznokci. Ja powiedziałam, że ja nie chcę tak pracować i że chcę coś zmienić i już tak, wiecie, poczułam, że te zabiegi to jest to, co bym chciała robić, tak pachnące jest wszystko, tak, że ja widzę znowu, że ktoś do mnie przychodzi i z jakąś skórą robię zabieg i ta skóra nagle wygląda lepiej i że ja dobieram tą pielęgnację i czułam się znowu taka, wiecie, potrzebna. I wtedy już rok pracowałam na tej swojej działalności i zaczęliśmy się z mężem starać o dziecko. W pierwszym momencie nam się tam, jak nie wiecie, a może wiecie, jak mnie oglądacie dłużej, to ja pierwszą ciążę poroniłam. I dopiero później, gdzieś tam po pół roku, zaszłam w kolejną ciążę. Szybko się udało, byłam w ciąży i pamiętam, że w ciąży jeszcze pracowałam przez 4 miesiące, a później już poszłam na L4 i już byłam wtedy na swojej działalności, no bo już, wiecie, no trochę się bałam siedzieć przy tych paznokciach, w tych pyłach, będąc w ciąży i po prostu zrezygnowałam. Poza tym też już mi zaczął trochę brzuch uciskać i mówię, nie no, trzeba już chyba odpuścić. I przez te 6 miesięcy, przez te 5 miesięcy ciąży, tak naprawdę to był chyba taki mój przełom, bo ja wtedy zaczęłam kręcić YouTube'a i zaczęłam się dzielić taką moją wiedzą. Pamiętam, mój pierwszy film to był film o samoopalaczu. Jezu, jak ja się przy tym filmie namęczyłam, słuchajcie, ja go robiłam chyba 3 dni, tak naprawdę, robiłam go 3 dni. Już nie będę się zagłębiać dlaczego, ale uważam, że stworzenie kanału na YouTubie dało mi dużo, 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 dużo. Dlatego, że po prostu zaczęłam tworzyć swoją markę osobistą. Zaczęłam dzielić się za darmo moją wiedzą. Dużo czytałam na temat właśnie kosmetologii, składników kosmetyków. Zaczęłam się dzielić moją wiedzą na temat tego, jak na przykład robić hennę pudrową. Do tej pory taki filmik jest, chociaż teraz bym już go trochę zmieniła. Jak zrobić zwykłe brwi, jak zrobić maseczkę algową. Dzieliłam się tym po prostu za darmo na kanale. I udostępniałam to też na swojej relacji. Mimo, że nie pracowałam w salonie, to cały czas jakby dawałam moim potencjalnym klientkom znać o sobie, że halo, ja tu jestem, robię takie rzeczy, możecie mi zaufać. I tak też było, że później zaczęło dużo osób się do mnie odzywać. Hej Ola, dorać jakiś krem. Hej Ola, daj jakąś tam polecajkę. Hej Ola, mam taki problem, co bym mogła z tym zrobić? I to mi dało takie, okej, ludzie tylko potrzebują, trzeba w to iść. Później, jak już urodziłam dziecko, to wiecie, trochę mój mózg zaczął mlekiem płynąć i trochę odpuściłam te tematy kosmetyczne i poszłam bardziej we vlogi, no bo jakby wiecie, jak urodziłam dziecko, to bardziej zaczęłam żyć tym takim życiem rodzinnym, posiadaniem dziecka i skoro już miałam ten kanał na YouTubie, no to jak to zwykle bywa, no zaczęłam kręcić takie daily vlogi. Tak Wam powiem szczerze, że z perspektywy czasu pewnie to dobrze, że cały czas to ciągnęłam, no bo znowu też dużo klientek mnie oglądało, ale trochę żałuję, że za dużo pokazałam. Tak mi się wydaje, że tak kurczę niepotrzebnie tego mojego czarusia malutkiego tak pokazywałam tutaj w kamerze. Teraz tak dużo o tym się mówi, że te dzieci są po prostu pokazywane, no że one kiedyś mogą być no, niezadowolone z tego, że pokazywałyśmy. Ja oczywiście nigdy nie pokazywałam tam, jak nie wiem, zmieniam pieluchę, czy jakieś takie dziwne rzeczy, jak nie wiem, nie wystawiłam się tu nigdy z cycem, że tak powiem, że karmię, ale jednak go pokazywałam, buźkę jego pokazywałam, takiego malutkiego, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No nigdy też nie zarabiałam na tym, że pokazywałam czarusia, ale jakoś tak się
tak się dziwnie z tym teraz czuję. I te filmy, już te vlogi są na moim kanale niedostępne, jakbyście może zauważyły, może zauważyłyście, może nie. Chociaż wiele z Was mi pisało, czy wrócę do vlogowania, bo lubiłyście to. Ja to też lubiłam, tylko no teraz już w tym momencie no nie mam na to przestrzeni i też po prostu nie do końca chcę się taką moją prywatą dzielić. I szczerze mówiąc, już teraz swój kanał na YouTubie wykorzystuję bardziej w takich celach no, związanych z pracą, tak? W celach marketingowych. Nie ma tutaj co ukrywać, ale też wydaje mi się, że czerpię z tego dużą taką przyjemność, że mogę się z Wami dzielić tą wiedzą. I więc tak, co było dalej? Ten YouTube właśnie, kiedy byłam w ciąży, rozkręcił to, że ja zaczęłam być trochę wiązana z tą kosmetyką, z kosmetologią, jeszcze wtedy nie. I kiedy wróciłam do pracy, to ja już nie wróciłam do paznokci. I czasami się mnie pytacie, Ola, jak to zrobić, żeby wyjść z paznokci i zacząć w końcu robić te zabiegi? Bo ja już jestem kosmetologiem, już się wykształciłam, już mam szkolenia, a cały czas cisnę te paznokcie. No i niestety ja Wam nie dam takiej wiecie, no wskazówki, jak nagle to wszystko uciąć, no bo ja przez to, że poszłam na L4 i na macierzyńskie, to siłą rzeczy wszystko ucięłam. I koleżanka, która tutaj właśnie pracuje, przejęła te wszystkie moje klientki paznokciowe, więc ja nie miałam takiego poczucia, że ja nagle je opuszczam i wiecie, teraz zapraszam na zabiegi, tylko mnie po prostu przez półtora roku, przez rok właściwie nie było w salonie i jak wróciłam, to ja już cisnęłam tylko same zabiegi. Same zabiegi i przez to, że właśnie nie musiałam też pracować na pełen etat, tylko na przykład tam 40 godzin w miesiącu, no to te klientki były na te zabiegi, więc z tym nie było problemu. No i zaczęłam robić te zabiegi i tak dalej i poszłam wtedy na pierwszą podyplomówkę z kosmetologii ogólnej na Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową i fajna była ta podyplomówka, ona mi dała takie już może nie takie mocne podstawy, jeżeli chodzi o kosmetologię, ale już tak dużo się dowiedziałam, na pewno już poznałam budowę skóry w każdym razie. I tam każdy zjazd to było po prostu wykonywanie zabiegów. To były takie podstawowe zabiegi, tam jeszcze nie było estetyki. Wtedy już się zaczęłam trochę pewniej czuć w tych zabiegach, ale sobie wymyśliłam, że będę teraz robić usta. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja te usta robiłam przez tam jakieś 2-3 lata, ale przestałam je robić, dlatego że już... Zresztą, jeżeli chcecie wiedzieć, czemu już nie robię ust, nie chcę się teraz na ten temat rozgadywać, to wróćcie sobie do mojego vloga, gdzie jest chyba tytuł Nie będę już powiększała ust, coś takiego. Tego zabiegu już nie wykonuję, jakby ten temat nie będę tego poruszać. Więc skupiłam się już tylko na takich zabiegach stricte kosmetologicznych, zaczęło mnie to bardzo interesować. Ale chciałam też robić coś więcej, jakąś mezoterapię mikroigłową i poszłam na jakieś szkolenia z tych technik, ale w międzyczasie też już robiłam kolejną podyplomówkę też na tej uczelni, podyplomówkę tym razem z kosmetologii estetycznej i uważam, że to była naprawdę świetna podyplomówka, bo znowu przez te kolejne 10 zjazdów miałyśmy tak, że było 4 godziny było jakiegoś wykładu i później 4 godziny faktycznie wykonywałyśmy te zabiegi na sobie nawzajem. Uważam, że byłyśmy dobrze przeszkolone na tej kosmetologii estetycznej i ja naprawdę poczułam się tak pewnie w tych zabiegach. I pomimo tego, że nam na tej kosmetologii były jakieś takie zajęcia z mezoterapii mikroigłowej czy igłowej, to ja jeszcze postanowiłam we własnym zakresie udać się na jakieś inne szkolenia właśnie z tej mezoterapii igłowej czy z mikroigłowej. I co? I zaczęłam po prostu już wykonywać takie bardziej inwazyjne zabiegi. Później jeszcze przeszkoliłam się ze 2 razy może z tych ust, ale to już pomijając. Jeszcze pamiętam, że szkoliłam się ze stymulatorów tkankowych, które też wykonuję. No i co? Na ten moment zabiegi, które wykonuję, to są głównie peelingi chemiczne, pracuję też na estrogenie, to jest mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, stymulatory tkankowe, oczyszczanie wodorowe też wykonuję. Czy coś jeszcze robię? Nie wiem, jak mi się przypomnie, to dopiszę. No, w każdym razie robię taką po prostu no już typową kosmetologię i już teraz też disclaimer, oczywiście disclaimer, no po prostu studiuję kosmetologię, tylko że już teraz robię magisterkę, tak? Jestem na magisterce na pierwszym roku, właśnie jesteśmy po kilku zjazdach
i teraz na nowo, tak mi się wydaje, poznaję tą całą kosmetologię znowu od podstaw, co bardzo mnie cieszy. Cieszę się, że już tam za te niecałe 2 lata będę już tym magistrem kosmetologii, będę mogła się tym już tak bardziej pochwalić. I uważam, że te studia też są super. Wybrałam tą samą uczelnię, czyli już teraz Akademię Górnośląską, teraz już się nazywa Akademia, a nie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. I to jest taka uczelnia, że naprawdę dziewczyny przyjeżdżają z całego kraju na tą uczelnię. Uważam, że jest wysoki poziom, że jest wiedza taka aktualna, ale tak może nie na wszystkich przedmiotach. Wszyscy, bym powiedziała szczerze, wykładowcy się tak się bardzo przykładają do tego, żeby te zajęcia były ciekawe. No nie każdy też potrafi jakoś tam ciekawie te zajęcia przeprowadzić, ale mogę Wam powiedzieć, że zajęcia z panią dziekan są naprawdę świetne i jak wstawiam jakieś rolki na moim Instagramie, to one zwykle wynikają z tego, że ja się zainspiruję czymś, co tam pani dziekan poruszyła, bo to jest coś, czego ja wcześniej w ogóle nie wiedziałam. Więc te studia są świetne. No i na ten moment co? Czy ja chciałam coś jeszcze powiedzieć? Na ten moment czuję się, że to jest to, co chciałabym naprawdę robić. Coś, w czym naprawdę dobrze się już czuję. I aha, jeszcze zapomniałam wspomnieć, że tak jak się dzielę z Wami taką już wiedzą tutaj na YouTubie, tak stwierdziłam, że jest taki jeden zabieg, w którym czuję się mocna i jest to zabieg mezoterapii mikroigłowej. To jest zabieg, który wykonuję naprawdę bardzo często, z którego się przeszkoliłam i na tej kosmetologii estetycznej i później jeszcze 2 szkolenia. I to mi dało takie silne podstawy do tego, żeby nagrać swoje własne szkolenie online z mezoterapii mikroigłowej, gdzie pokazuję, jak pracować na takiej ampułce nawilżającej, gdzie pokazuję, jak pracować z mezoterapią mikroigłową na kwasie. W grudniu jeszcze wejdą 2 zabiegi retinolowe. Jeżeli to oglądacie teraz, to do końca listopada to jest cena 499 zamiast 699, a w grudniu razem wtedy, kiedy wchodzą te zabiegi retinolowe, ta cena będzie już wynosić 699 zł. I jeżeli chodzi o taki mój dalszy rozwój kariery, to ja nie chcę więcej pracować godzinowo w gabinecie. Ja pracuję w miesiącu nie więcej niż 60 godzin, więc to jest tak stricte 60 klientek, no bo ja pracuję, jakby godziny sobie wyznaczam na każdy zabieg. I chyba nie chcę więcej pracować godzinowo, bo też mam dziecko i cieszę się z tego czasu naszego razem. Bardziej bym chciała troszkę rozwijać właśnie ten kanał na YouTubie i chciałabym trochę bardziej rozwijać te szkolenia online. Dużo osób się mnie pyta, czy chciałabym szkolić stacjonarnie. Na ten moment niestety nie mam na to przestrzeni, chociaż wiem, że są takie zabiegi. Na przykład nie będzie raczej szkolenia typowo online z mezoterapii igłowej, bo jednak uważam, że igłowa to powinno być pod okiem szkoleniowca, no bo nie każdy jest w stanie po prostu wbić igłę bez czyjejś tam pomocy, a jeżeli chodzi o mezoterapię mikroigłową, no to jednak mamy jakieś urządzenie, mam nadzieję dobrej jakości, mamy określony wysuw w tym urządzeniu, więc jeżeli mamy te podstawy teoretyczne, a takie coś też w tym moim szkoleniu jest, to jesteśmy w stanie, wydaje mi się, ten zabieg robić no bezpiecznie, chociaż moje doświadczenie, jeżeli chodzi o ten kurs, pokazuje, że głównie kupują go osoby, które wcześniej się już wyszkoliły z mezoterapii mikroigłowej, ale nie czują się jeszcze w tym pewnie i też dowiadują się nowych rzeczy, no bo ja jeszcze do tej pory widzę w internecie, słuchajcie, i to w takich naprawdę poważnych klinikach, że dziewczyny wykonują mezoterapię mikroigłową bez zabezpieczenia pena, ze znieczuleniem po prostu nakładanym na pół godziny, bez zabezpieczenia w ogóle tym czepkiem włosów klientki, bez zabezpieczenia tutaj ubrań, jakimś tam, wiecie, papierem chociażby, żeby to, bez maseczki. I naprawdę wiem, że takie rzeczy się dzieją i to są kosmetolodzy, więc kochani kosmetolodzy, jeżeli czujecie się jeszcze w tym zabiegu niepewnie, a naprawdę różnie szkolą, no to przejrzyjcie sobie ten mój kurs, bo naprawdę możecie się dowiedzieć czegoś nowego i taka inwestycja, te 500 czy później już w grudniu 700 zł, to tak naprawdę jest 2 albo 1 zabieg, w zależności jakie macie ceny. Więc no, uważam, że inwestycja może się zwrócić. W każdym razie na ten moment tak to wygląda. Już trochę jestem zmęczona tym gadaniem, bo jakby przez moją naturę introwertyczną czuję się trochę wyczerpana, jak ja tak gadam prawie już godzinę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was taką trochę inspiracją, bo skoro mnie prosicie o ten film, to może takiego czegoś się spodziewałyście. Takie wnioski, które mi się nasuwają, to, że da się w każdym wieku tak naprawdę zacząć coś nowego, bo widzicie, ja mam teraz 28 lat
i moja ścieżka jakby zawodowa nie wyglądała w ten sposób, że ja poszłam na studia, kosmetologię i cisnę to teraz i tak jakby to nie wyglądało tak prosto, bo ja w międzyczasie, widzicie, i robiłam inne studia i mnóstwo jakichś różnych szkoleń, które no, doprowadziły mnie do tego momentu, w którym teraz jestem, tak? Więc od tych paznokci się zaczęło do momentu, w którym już robię takie zabiegi, jakie bym bardziej chciała wykonywać. I jeszcze Wam taki powiem taką rzecz, w jakim kierunku teraz się bardziej czuję pewnie. To nie są zabiegi typu, jakby nigdy nie będę robić na pewno wypełniaczy na twarz, jestem raczej przeciwniczką, nigdy nie będę robić żadnych nici. Teraz bardziej się skupiam na takich zabiegach anti-aging, ale znowu mam fascynację teraz, jeżeli chodzi o zabiegi przeciwtrądzikowe, takie pomaganie po prostu no, głównie dziewczynom w tym, żeby pozbyć się tego trądziku. I to są trądziki zwykle wieku dorosłego, z czym jest trochę trudniej walczyć niż z takim trądzikiem wieku młodzieńczego, gdzie zwykle ten trądzik wynika po prostu z tego, że jest zwiększona ilość tych bakterii Propionibacterium acnes, jest większe wydzielanie łoju, da się jakoś to w miarę ogarnąć pielęgnacją, a takie trądziki wieku dorosłego często już wynikają z naszego trybu życia, z naszych zaburzeń hormonalnych, z naszego no jedzenia też, to co jemy i jeszcze do tego dochodzi stres. Więc to jest takie naprawdę kompleksowe prowadzenie kogoś. Ja nie lubię tak bardzo tego określenia kosmetologia holistyczna, no bo też nie jesteśmy lekarzami, ale czasami jest ta współpraca z lekarzem potrzebna i ja lubię po prostu gdzieś tam to poprowadzić, w jaki sposób to może gdzieś tam, nie? W jaki sposób to można rozwiązać, więc teraz te takie dermatozy mnie trochę interesują i też cieszę się właśnie z tego, jak mogę faktycznie komuś pomóc rozwiązać taki problem, który no, spędza sens powiek, jakby nie było, no bo kurczę, mamy ponad 30 lat, a tu trądzik, nie? Już byśmy chciały zacząć działać przeciwstarzeniowo, a tu cały czas jeszcze ten trądzik, nie? Znaczy tutaj rozwiązaniem są retinole, tak? Bo one działają i na trądzik, i mają też udowodnione działanie anti-aging. No, dobra, nie chcę tego filmu jakoś przedłużać nieskończoność. Mam nadzieję, że ten film był dla Was w jakiś sposób przydatny. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, no to piszcie do mnie śmiało, czy na Instagramie, czy tutaj w komentarzach. Natomiast jeżeli chcecie taką odpowiedź dostać faktycznie personalizowaną, to nie piszcie mi tego w komentarzu, tylko napiszcie do mnie typowo na Instagramie. Ja nie odpisuję zawsze w ciągu pierwszych 2 godzin. Czasami na moją odpowiedź trzeba poczekać 3-4 dni, dlatego że ja co jakiś czas odgrzebuję sobie te inne wiadomości, no bo jakby, no, szczerze przyznam, że jestem trochę zajętą osobą i czasami po prostu na tą wiadomość trzeba poczekać, ale zawsze się staram Wam odpisać, więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!